Ewangelie wspominają świętego Szymona w ścisłym gronie uczniów Pana Jezusa. Jest on chyba najmniej znany spośród nich. Ewangelie wspominają o nim tylko trzy razy. Mateusz i Marek dodają mu przydomek Kananejczyk. Dlatego niektórzy ojcowie Kościoła przypuszczali, że pochodził on z Kany Galilejskiej i był panem młodym, na którego weselu Chrystus Pan uczynił pierwszy cud, przemieniając wodę w wino. Współczesna egzegeza dopatruje się jednak w słowie Kananejczyk raczej znaczenia gorliwy, gdyż tak je również można tłumaczyć. Łukasz wprost dodaje Szymonowi przydomek Zeloty, czyli gorliwy. Specjalne podkreślenie w gronie apostołów, że Szymon był gorliwy, może oznaczać, że faktycznie wyróżniał się spośród innych prawością i sumiennością w zachowywaniu prawa mojżeszowego i zwyczajów narodu. Szymon Kananejczyk jest we wszystkich czterech katalogach apostołów wymieniony zawsze obok świętego Jakuba i świętego Judy Tadeusza, braci stryjecznych Chrystusa, czyli jego kuzynów. Czy był nim także i Szymon? Według Ewangelii świętego Mateusza wydaje się to być pewnym. Także i w tradycji chrześcijańskiej mamy nikłe wiadomości o Szymonie. Miał być bratem apostołów Jakuba Młodszego i Judy Tadeusza. Będąc krewnym Pana Jezusa, miał według innych zasiąść na stolicy jerozolimskiej po Jakubie Starszym i Jakubie Młodszym, jako trzeci biskup. I tam ponieść śmierć za cesarza Trajana, kiedy miał już ponad 100 lat. O przecięciu Szymona piłą na pół, jak głosi legenda, dowiadujemy się z jego średniowiecznych żywotów. Ciało świętego Szymona, według świadectwa mnicha Epifaniusza, miało znajdować się w Nikopolis, w kościele wystawionym ku czci apostoła. W kaplicy świętych Szymona i Judy w bazylice świętego Piotra, która obecnie jest także kaplicą Najświętszego Sakramentu, mają znajdować się relikwie obu apostołów. Część relikwii ma posiadać również katedra w Tuluzie. Święty Szymon jest patronem diecezji siedleckiej oraz farbiarzy, garncarzy, grabarzy i spawaczy. O życiu świętego Judy nie wiemy prawie nic. Miał przydomek Tadeusz, czyli odważny. Nie wiemy, dlaczego ewangeliści tak go nazywają. Był bratem świętego Jakuba Młodszego, apostoła. Dlatego bywa nazywany również Judą Jakubowym. Nie wiemy, dlaczego Orygenes, a za nim inni pisarze kościelni, nazywają Judę Tadeusza także przydomkiem Lebeusz. Mogłoby to mieć jakiś związek z sercem. Hebrajski wyraz leb znaczy tyle, co serce. Albo wywodzić się od pewnego wzgórza w Galilei, które miało nazwę Lebba. Był jednym z krewnych Jezusa. Prawdopodobnie jego matką była Maria Kleofasowa, o której wspomina Ewangelia. Imię Judy umieszczone na dalszym miejscu w katalogu apostołów sugeruje jego późniejsze wejście do grona uczniów. To on przy ostatniej wieczerzy zapytał Jezusa: Panie, cóż się stało, że nam się masz objawić, a nie światu? Zasadne jest zatem przypuszczanie, że święty Juda, przystępując do grona apostołów, kierował się na początku perspektywą zrobienia przy Chrystusie kariery. Juda jest autorem jednego z listów Nowego Testamentu. Sam w nim nazywa siebie bratem Jakuba. Z listu wynika, że prawdopodobnie był człowiekiem wykształconym. List ten, napisany przed rokiem 67, gdyż zapożycza od niego pewne fragmenty i słowa nawet święty Piotr. Po zesłaniu Ducha Świętego Juda głosił Ewangelię w Palestynie, w Syrii, Egipcie i Mezopotamii. Niektóre z wędrówek misyjnych odbył razem ze świętym Szymonem. Część tradycji podaje, że razem ponieśli śmierć męczeńską. Inne mówią, że święty Szymon został zabity w Jerozolimie, a Juda Tadeusz prawdopodobnie w Libanie lub w Persji. Kult świętego Judy Tadeusza jest szczególnie żywy od XVIII wieku w Austrii i w Polsce.
Bardzo popularne jest w tych krajach nabożeństwo do świętego Judy jako patrona od spraw beznadziejnych. Z tego powodu w wielu kościołach odbywa się specjalne nabożeństwo ku jego czci, połączone z odczytywaniem próśb i podziękowań. Czczone są także jego obrazy. Jest patronem diecezji siedleckiej i Magdeburga. Jest także patronem szpitali i personelu medycznego. Módlmy się. Boże, Ty nas doprowadziłeś do poznania Twojego imienia przez nauczanie świętych apostołów. Spraw dzięki wstawiennictwu świętych Szymona i Judy Tadeusza, aby Twój Kościół stale wzrastał, pociągając do wiary nowe narody. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Kyrie eleison.